Witam serdecznie osoby, które miały przyjemność obcować z nowymi samochodami, wiedzą, że wygląda paka w taki sposób. Mi też, że tak powiem, się to do końca nie podoba, dlatego właśnie udaję się do firmy, która zrobi mi fajną zabudowę i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że będę zadowolony. Wybierając firmę, naprawdę stawiałem tutaj na prestiż i doświadczenie, że po prostu to montowali jacyś profesjonaliści, a nie jacyś tam Ukraińcy, z całym szacunkiem do nich, czy jacyś ludzie z łapanki. I tutaj trafiłem na firmę z Bolesławca. O tym troszeczkę później opowiemy i zobaczymy, jak im to wszystko pójdzie. Na 7.30 jestem umówiony, mam jeszcze jakieś 20 minut i powoli tam będę dojeżdżał. Tak to wygląda w chwili obecnej, czyli po prostu po odebraniu auta z salonu takie coś zastałem. Jeszcze tam widzę jakieś naklejki, zielone są, a to spokojnie będzie. Zabudowa będzie polegała na wypełnieniu podłogi, nadkoli, boków i również sufitu, jak i ściany grodziowej. Po prostu pełen pakiecik wziąłem ze względu na to, że nawet technik, który tutaj, nie chciałem sufitu robić, ale ponoć się skrapla jakaś para wodna czy inne skropliny się robią i to by moje strasznie irytowało. Dlatego tak to wygląda i zobaczymy, co tutaj nam przyniesie firma. Powoli dojeżdża. Z tego, co mi nawigacja prowadzi, to właśnie tutaj ma skręcić lewo. Za 400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. No już widzimy duże logo CFM. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja myślę, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. Bogata galeria. Naprawdę kontakt rewelacyjny. Przez telefon rozmawiałem chyba pół godziny z osobą, która udzieliła mi wszystkich informacji na temat montażu. Tutaj. Produkcja. Nie wiem, może tu dalej. Same nowe samochody jakieś. Pracownik odebrał auto. Samochodzik stoi. Idę do poczekalni. Zobaczcie tutaj pokoik. Poczekalnia z łazieneczką. Tam dalej obok bufecik można sobie jakąś kawkę zrobić. No powiem wam szczerze, naprawdę wygląda to bardzo profesjonalnie i mam nadzieję, że tak będzie. Tu jeszcze wam pokażę mniej więcej, jaki wzornik dostałem. Dostałem go wcześniej, oczywiście firma mi go przysłała nieodpłatnie. Nawet nie wiedzieli, że u nich będę to robił. Miałem do wyboru, zdecydowałem się na ten, na podłogę i tu miałem do wyboru trzy na boki. Więc tak to wygląda. Bardzo fajnie, że to wysyłają chłopki w taki ładny sposób, nie inny. A w szoku byłem, powiem szczerze, naprawdę solidna robota i to wysłali mi nieodpłatnie, nawet nie wiedzieli, że to u nich będę robił. Więc to też się cenię, wysłali to przesyłką kurierską, nie żadną pocztą. Sami to zaproponowali, więc naprawdę szacuneczek. Wspomniany jeszcze tutaj mały bufecik. Tak to wygląda. Zobaczcie jeszcze akurat coś z mojej branży i mojego hobby. Piękna motorynka.
czas montażu to około 5 godzin, więc to nie jest tak hop-siup. Trzeba będzie wszystko przygotować, dlatego ten pokój poczekalnia. Wspominałem wcześniej o takim konfiguratorze, zanim przystępuję do wyceny tego. W prosty sposób sobie sprawdziłem wszystko. Wchodzimy na stronę zabudowabusa.pl, w konfigurator i wybieramy, czyli tak w moim przypadku Fiat L2 H1. Sobie wybieramy opcję, prawda? Czyli miałem akurat pierwszą wersję. Mamy rzut ekranu i z automatu nam się pokazuje się cena. I przechodzimy teraz do wszystkiego. Ja mam tutaj tworzywo sztuczne, ściana przednia, wzięliśmy tutaj, sufit, tworzywo granulowane, nadkola wybraliśmy wersję tutaj, to, izolacja, akcesoria dodatkowe, nie, ale jeszcze taką listwę brałem, chyba w podłodze była, tak, listwa osłona progu i wyskakuje nam cała cena. Plus do tego dochodzi jeszcze koszt montażu. Chyba 300 zł płaciłem za to. Jeszcze w sumie nie płaciłem, dopiero zaliczkę płaciłem, jeszcze montują. Ale tak to wygląda. Jest podgląd od razu wszystkiego. Wiadomo, można tu jeszcze było podrzucać dużo za jakichś dodatków typu jakieś szyny do montażu. Tylko, że no niestety to wszystko podnosi cenę. W moim wypadku i tak tutaj to jest ta zabudowa będzie do moich rzeczy, które ja wożę i tak jest nad wyros, ponieważ zajmuję się montażem instalacji audio wideo, anten i monitoringu, więc nie ma już jakichś bardzo ciężkich rzeczy. Więc tak to wygląda. Oczywiście tych tutaj samochodów jest dużo więcej, jest cały konfigurator, można sobie wybierać, można akcesoria dodatkowe podrzucać, kamery cofania, czujniki parkowania. Naprawdę bardzo rewelacyjny jest system konfiguracji tego. Rewelacja, naprawdę w 3 minuty można się dowiedzieć mniej więcej. Oczywiście tu jest całe zestawienie później, co wybraliśmy, jak wybraliśmy, więc no polecam. Podejrzymy sobie tutaj, jak wygląda proces zabudowy. W chwili obecnej tak to wygląda. Mamy, jak już widzimy, zamontowaną podłogę z progiem. Oj, nadkola mamy, więc tak to jest. Naprawdę hala robi wrażenie, dosyć duże. Duża, nowoczesna hala. Więc jest to pomontowane. Mamy tutaj, widzę jakieś, aha, już pianki jakieś są zamontowane dodatkowe, które będą usztywniały konstrukcję. Naprawdę, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem całego warsztatu. Widać, że tu jeszcze inne samochody stoją. Jest tutaj całość. I tyle, czekamy teraz na zabudowę boku. Z tego co się dowiedziałem, bo z szefem rozmawiałem, to tutaj firma składa się z dwóch takich jakby odłamów, można powiedzieć. Firma Kegger, dobrze nie wiem czy to wymawiam, zajmuje się zabudowami, robią zabudowy autolawet i robią to od zera. Bardzo tam, powiedzmy, ta druga część, tu po prawej stronie co widzimy, zajmują się tym, mają tutaj samochody, głównie takie gołe i do tych samochodów robią zabudowy typu lawety, autolawety i tym podobne rzeczy. Robią fajnie to od zera, zaraz tam przejdziemy, bo widziałem taką jedną zabudowę, która jest wykonana od podstaw tutaj w firmie. Nawet mają własną lakiernię proszkową. Mają całe stanowisko do spawania aluminium. Zaraz zobaczymy tutaj. O, tutaj widziałem taką jedną gotową. I tak tutaj to wygląda. Zobaczcie sobie. To jest zrobione od podstaw tutaj. Z aluminium fajnie wykonane. Dosyć tych samochodzików, powiem szczerze, tutaj mają. To jako taki mały przerywnik, bo cały czas czekam, jak na materiale widzieliście. Więc to tak wygląda, kawał naprawdę wielkiej firmy. Ponad 30 osób tutaj pracuje, więc to też już jest coś, jakby nie patrzeć.
Powiem wam szczerze, jestem zadowolony, że trafiłem tutaj do tego miejsca. I nie mówię tego po to, żeby robić jakąś mega reklamę, ale po to, że naprawdę no, profesjonalizm stawiam, ja stawiam na profesjonalizm mojej działalności i tego profesjonalizmu wymagam też od innych. No i tutaj to był strzał w dziesiątkę, naprawdę hala montażowa i sprzęt, jakim operują, to jest to, czego szukałem. To powiem wam szczerze, że byłem w dwóch, trzech innych firmach podwrocławskich. No i no, też no nie każdy ma, że tak powiem, miejsce i super hale. Nie mówię, że robią złą robotę, ale no tutaj no, widać tą jakość, tak? A cena naprawdę jest bardzo zbliżona. Nawet tych ofert miałem chwilę, to może było 200-300 zł różnicy. A myślę, że warto dopłacić i tutaj firma CFM stanie na wysokości zadania. Już widziałem zresztą, jak przed chwilą pokazywałem wam na materiale, jak to wygląda. Że podłoga już jest zrobiona i podoba mi się to. Naprawdę mają super materiały i to mają te materiały robione pod siebie. Podejrzymy tutaj, jak to wygląda. Widać mojego busa. Tutaj mamy, widzę, przygotowane materiały, czekają na montaż. I tutaj tak to wygląda. Już mamy dwie ściany boczne. Panowie tutaj się ubijają sprawnie z tym. Dokręcają. Więc idzie to dobrze. No tutaj mamy, widać, przymiarkę do montażu górnych. Góry drzwi tylnych. Na spineczki w oryginalne miejsca. Wiadomo, nie wszystkie oryginalne miejsca są do wykorzystania, ale starają się panowie w 75% zachować oryginalne rzeczy. Jak widzicie, to wszystko jest na maszynach CNC już przygotowane. Co mnie bardzo cieszy, że jest wszystko równiutko, a nie jak wyjdzie. Tutaj jeszcze widzimy taką fajną zabudowę z łóżkiem. To jest rozkładane łóżko. Oraz można sobie zastosować takie systemy do zabezpieczenia, później pasami można łapać lub takimi rozpóreczkami. Taki dodatek fajnie. Zobaczcie, ma fajne wykończenie, no, wszystko docinane w kąty. No, technologia CNC mierzy system. Więc dosyć fajnie to wygląda. Ja tych kątowniczków aluminiowych nie brałem, bo po pierwsze cena troszeczkę tego podwyższa całość, a po drugie no ja tego za bardzo nie będę używał. Bardziej będę się skłaniał ku jakiejś zabudowie z takich gotowych systemów, które mi tu już pokazywano. Czyli takie coś sobie chciałbym wsadzić. Takie całe zestawy z takimi tutaj półeczkami. Z takimi organizerami. Widać zabezpieczenie podłogi. Tutaj już mamy pomontowane uchwyty. Mamy tutaj już przód zamontowany. To zaczyna wyglądać. Małe elementy również uzupełniły to. I mamy sufit. Etap czyszczenie. Pracy. Tak to wyszło, jestem bardzo zadowolony. Naprawdę ekstra. Tutaj jest ta nakładka, o której wspominałem. Fajnie uzupełniła tą przestrzeń. Widać logo firmy. Polecam z wszystkim sumieniem. Myślę, że będzie się sprawowało rewelacyjnie. No właśnie, odebrałem samochód. Wszystko ładnie wysprzątane. Powiem wam szczerze, że bardzo miło spędziłem. Która jest godzina? 12:20, tak? O 7:30.
okazji będąc chciałem pokazać wam, jak to wygląda właśnie tak